Z lewej strony Żmudaj Maculewicz. Piękne zagranie Kasperczaka i sunie teraz Kasperczak przeszedł środkową linię boiska. Zagranie wszerz tam do Masztalera. Masztaler na lewą stronę. Szansa, przerzut i taniec piłki nad bramką. Jeszcze raz ta akcja. Piękny strzał z bardzo ostrego kąta. Grzegorz Lato czatował, liczył, że ewentualnie piłka odbije się od poprzeczki wtedy jednej linii. Rondfet. Lubański. Piękne zagranie. Ostry strzał tuż koło słupka. Chyba bramkarz dotknął końcami palców, czy też nie. Zobaczymy. Proszę zwrócić uwagę na tę zagrywkę o właśnie Lubańskiego. Świetny strzał Henryka Kasperczaka tuż obok bramki. Bramkarz na wszelki wypadek. Masztaler. Szarmach. Jeszcze raz Szarmach. Dejna Lato w przodzie. Kasperczak. Kasperczak, piękna sytuacja. Strzał, odbita piłka od Pera Rondfeda, rzut rożny. Oto Kasperczak walczący do upadłego, do końca i świetny strzał lewą nogą. Piłka zmierzała już w górny róg, a jednak zmiana kierunku i rzut rożny. Rzut rożny z prawej strony, znów Henryk Kasperczak. 31 lat, 54 występ w reprezentacji i znów znakomita gra. No panie Henryku, prosimy o kopię wyczynu z Kopenhagi. Uderzenie. Na lewą stronę, ej, jeszcze poprawka, Lubański gol! No i dziękujemy bardzo Henrykowi Kasperczakowi za wspaniałe zagranie z lewej strony. Jeszcze raz ta sytuacja, piłka na lewo, strzał Masztalera, obrońcy na miejscu i w ten sposób pada bramka dla reprezentacji Polski, a strzelcem jest Bogdan Masztaler, proszę Państwa. Umorusany, zabrudzony, wspaniałym strzałem pod poprzeczkę. Boczny obrońca, obok niego Lato. Lato i teraz Kasperczak coraz bliżej pola karnego. Kasperczak slalom, jeden, drugi, piękny strzał i wspaniała obrona bramkarza. Kapitalna akcja z prawej strony biało-czerwonych i wejście Henryka Kasperczaka jak za najlepszych czasów. Oto on w akcji, blisko pole karne. Piękny strzał lewą nogą, ale i pewny. Idzie Lato. Grać proszę. Z lewej strony Lubański. Nadal Grzegorz Lato. Wracający za nim Jan Andersen. I piękny strzał dobitka. Lato gol! Proszę Państwa, warto jeszcze raz przyjrzeć się tej akcji. Dżentelmeńska historia w wykonaniu Lubańskiego. To jest znakomity strzał z drugiej linii Rudego. Bramkarz wypuszcza piłkę, atakuje go Lubański. Bał się jednak, że zawadzi o głowę. Zostawia piłkę, jest Lato i 2-0 dla biało-czerwonych po 37 minutach gry na Stadionie Śląskim. Już piłka w grze, już Henryk Wawrowski. A po prawej stronie Kasperczaka to jest Lato, walczący, sędzia nie przerywa gry. Lato, piękne zagranie i teraz na polu karnym, no uwaga, strzał cudowny obok górnego rogu. Jeszcze raz ta akcja, jeszcze raz zagranie. I jeszcze jeden strzał. I rozpoczynają Polacy. Lubański na lewą stronę. Dejna. I tutaj jest Masztaler. Świetnie grający. To już jest Szarmach. Szarmach chodzi w pole karne obok słupka. Potężny strzał Andrzeja Szarmacha. Dziękuję Ci, jakby chciał powiedzieć. Ładne zagranie zespołu polskiego i dobry strzał Andrzej. Bez przerwy są w okolicach Dejny i Kasperczaka. Lato, niezmordowane Lato, ma po prawej stronie Lubańskiego, wybiera Kasperczaka, piękna piłka i tuż nad poprzeczką strzał Andrzeja Szarmacha wylądował na górnej siatce. Ładnie podkręcona piłka, popatrzył, że bramkarz zrobił. Masztaler, z lewej strony Szarmach. Lubański, Masztaler, przepraszam, Żmuda, Masztaler, piękne zagranie i teraz gol!
Jeszcze raz sytuacja. Piękna akcja Żmudy z Masztalerem. Masztaler teraz na lewą stronę do Lubańskiego. Lubański do Dejny i... Boją się gdzieś Duńczycy, prowadząc tę swoją małą grę, zwłaszcza w środku pola. Bierk. Groźna sytuacja, Christensen wchodzi. No i proszę Państwa, rzut karny. Jeszcze raz popatrzmy. Duńczyk tam idzie odważnie do środka. Dalej Christensen. Podcięty przez naszych obrońców. Faul Henryka Kasperczaka, tak orzekł sędzia. I przystanie 3-0 dla biało-czerwonych. Szansa dla Duńczyków. Chyba Per Rundstedt. Najlepszy gracz w zespole duńskim. Idzie wyraźnie na lewą nogę, dojście do piłki, gol. 3-1 w 19 minucie drugiej połowy. Jeszcze raz sytuacja, przy której Tomaszewski no nie miał wiele do powiedzenia. Poszedł nasz bramkarz w prawy ruch, zrobił ten charakterystyczny dla siebie zwód, ale Duńczyk pokonał go pięknym strzałem w przeciwny ruch. Lato. Piękne zagranie i chyba gol, nie, coś wspaniałego. Kapitalna obrona bramkarza duńskiego po strzale Włodka Lubańskiego. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, piękna to była akcja. Szarmach, Lubański strzał, złożył się cudownie do...